Miały być park rozrywki Disneyland pod Paryżem, wielkie centrum handlowe. Na ruchliwych przedmieściach stolicy zamieszkałych w większości przez przybyszów z Afryki. Kafejka, w której na piętrze mieścił się teatr oraz biblioteka i merostwo w 20 dzielnicy Paryża, gdzie większość także stanowi ludność arabsko-afrykańska. Na ślad pieniędzy udało się trafić idąc dwoma tropami. Z jednej strony Arabowie najmądrzejsi. Grupy podejrzewanej o organizowanie akcji terrorystycznej swojego człowieka, udającego dżihadystę. Drugim tropem podążała ekipa cyberpolicji, starająca się kontrolować internetowe kontakty podejrzanych z emirami z Państwa Islamskiego w Syrii i w Iraku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prognoza pogody. Wracamy do kraju. W dzień zachmurzenie całkowite z większymi przejaśnieniami, w górach rozpogodzenia. Miejscami słabe opady śniegu, lokalnie na krańcach północnych śniegu z deszczem, a na wybrzeżu deszczu. Temperatura od minus 5 stopni w Dolinach Karpackich, minus 2 w Dolinach Sudeckich, minus 1 na wschodzie do plus 3 na wybrzeżu. Wiatr słaby. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po czwartej. Donald Trump jest już oficjalnie 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Do pogłębienia naszej relacji. Oczywiście media mogą zaburzać tę relację. I to jest, można mówić, o całej wielkiej gałęzi mediów, która właściwie, chociaż nie wprost, nie mówi tego o sobie, ale no, zaburza te relacje. I teraz chodzi o to, żeby te media, które służą komunikowaniu, były w większości, żeby przeważały, żebyśmy mieli poczucie, że jeżeli sięgamy po środek komunikowania masowego, jaki on by nie był, jaki to by nie był kanał, to nie wchodzimy w rzeczywistość na przykład wykreowaną albo w rzeczywistość zafałszowaną. I teraz na tym polega cała praca dziennikarza, cała tylko praca kształcenia, żeby nie tylko odbiorcy miał zrozumieć ten problem, ale także ten, który w tych mediach pracuje. Bo w tej chwili są olbrzymie stacje komercyjne, także w Polsce, które właściwie do swoich redakcji nie przyjmują dziennikarzy wykształconych, tylko przyjmują na przykład absolwentów szkół teatralnych. Chodzi o to, żeby ten, który prezenter, który prezentuje, ładnie wyglądał, miał wspaniałą dykcję, umiał w każdej chwili zachować się, miał szeroki, piękny uśmiech i tak dalej, i odpowiedni kolor oczu. Czyli żeby dziennikarz był aktorem przed swoimi widzami, niezależnie od treści, które głosi. Po prostu aktor to jest ktoś, kto odtwarza rolę, a więc ktoś tę rolę pisze, a aktor odtwarza. On nie mówi swoimi słowami, on mówi słowami tego, który mu coś napisze. Czy w tym kierunku pani zdaniem zmierza przynajmniej część dziennikarstwa? No to jest bardzo dobre i ciekawe pytanie właśnie. Czy ten dziennikarz, który właściwie on jest hipnotyzerem. Hipnotyzuje, ma teleprompter, tak jak ojciec powiedział, i właśnie od wieczora, od rana rozpoczyna się cały seans hipnozy widza i odbiorcy. Oczywiście tutaj wielkie znaczenie mają także środki, ale zwróćmy uwagę, że już w tej chwili weszliśmy na grunt mediów elektronicznych, bo to one w dzisiejszej rzeczywistości w sposób największy kształtują opinię szeroką publiczną. Spójrzmy na przykład na media drukowane na prasie. Ona jest bardzo ważna, jest rola, bo ona w sposób długotrwały kształtuje szeroką opinię publiczną. Dziennikarze mediów elektronicznych, radio, telewizja, jeżeli chcą sięgnąć po poważne problemy, najpierw czytają poważną prasę i tam znajdują swoje tematy i dopiero później wprowadzają je do mediów elektronicznych. Ale z drugiej strony zauważmy, gazeta nawet wysokonakładowa, która ma ponad milion, powiedzmy, ma nakładu. Chociaż w polskich warunkach dzienników już takich właściwie nie ma. Poza tabloidami, ale o nich to jest, nie wspominam w tym momencie. Ale no powiedzmy, czy nawet tygodnik poważny. On ma nakładu powiedzmy około 200 tysięcy, 300 momentami. To jest taki sam, razy dwa powiedzmy, że każdy egzemplarz czyta dwoje czytelników, no to podczas gdy program najprostszy czasem w telewizji, w mediach elektronicznych, to są milionowe widownie, więc kształtowanie, wpływanie na odbiorców przez media elektroniczne jest nieporównywalne z tymi, jakie mają media drukowane, papierowe, więc dlatego tak ważne jest tu
tutaj też ten kanał informacyjny i te wszystkie media, które rozumieją swoją rolę, na przykład telewizja publiczna, czy media, które mają status nadawców społecznych, tak jak na przykład no to radio, na której w tej chwili ojcze rozmawiamy, że nadawcy społeczni, takim na przykład jak jest Radio Maryja, ale to są nie jedyni nadawcy społeczni w Polsce, chociaż są nieliczni właściwie, a nadawcy na taką skalę kraju w Radio Maryja to oczywiście nie ma. I tutaj wszystko to, co się łączy z etyką mediów, która szanuje godność odbiorcy, która służy prawdzie, która służy obiektywizmowi dziennikarskiemu, która nie wykorzystuje emocji ludzkich, nie niszczy autorytetów i hierarchii w społeczeństwie, służy aksjologii i to w tym wypadku aksjologii chrześcijańskiej. Dalej, nie ulega terrorowi poprawności politycznej. To wszystko jest tutaj w tym medium społecznym i powinno być w każdym medium. Nawet o statusie komercyjnym, bo to, że jest medium prywatne, to nie znaczy, że ono jest zwolnione z tych wszystkich obowiązków. Ma bronić także słabszych, ma bronić upośledzonych, ma popierać dobre wzorce. Więc tak, żeby ten, tak to mówiłam na początku, żeby ten odbiorca widz rzeczywiście miał poczucie, że nie sięga po jakieś takie, nie sięga do zatrutego źródła. Ale widzimy też pani doktor, że są media, które pani powiedziała, że rolą mediów jest też łączenie członków wspólnoty narodowej, ale są media, które no, tę wspólnotę narodową próbują za wszelką cenę rozbić wewnętrznie, czasem skorzystać także z jakichś, no nazwijmy to, swoich sióstr, braci na zachodzie, mam na myśli różnego rodzaju koncerny medialne. Wiemy też, że ten kapitał w mediach, które publikują w Polsce, nie jest polski. Jak spojrzeć na takie media i na kwestie też własności mediów? Bo być może mało kto, włączając na przykład TVN, czy biorąc do ręki Newsweek Polska, bo zwykle jeszcze dodaje się te nazwy, prawda? Polska, polski. Tak, tak. Im więcej Polski, tym mniej Polski. Tym mniej Polski, właśnie. Jak tak, na to patrzeć? To jest, tutaj można by nawet za chwileczkę sięgnąć do początku transformacji w Polsce, także transformacji systemu medialnego w Polsce. Okazało się, że wtedy panował wielki optymizm. Uważano, że można wszystko pozamykać, redakcję budować od nowa, wpuścić szerokim takim rzędem kapitał, jaki on by nawet nie był. Wtedy sprzedawano za grosze różne tytuły prasowe. Ja pamiętam doskonale ten okres, bo wtedy właśnie wchodziłam także w swoją pracę zawodową. I sprzedawano właściwie wszystko, budowano cały rynek. Także media elektroniczne wtedy zbudowano. Natomiast zniszczono właściwie cały rynek prasy, jaki wówczas był. I do dzisiaj mamy tego skutki. Teraz o co ojciec pytał, ten kapitał. Właśnie. W tej chwili, jeżeli mówimy o media, to ten kapitał jest coraz bardziej zamazany. Jeżeli byśmy chcieli zrobić jakąś, przedstawić strukturę własnościową poszczególnych podmiotów, na przykład zagranicznych, które są na rynku polskim, to trzeba to naprawdę bardzo dobrze umieć czytać, bo to są różnego rodzaju nazwy z jakimiś procentami udziałowymi i tak dalej. I właściwie to jest nieczytelne, czy to jest kapitał niemiecki, czy włoski, czy amerykański, czy szwajcarsko-niemiecki. To powinno tutaj być czytelne, bo teraz gdziekolwiek nie jesteśmy, to wszędzie są kamery, mikrofony, wszystko widać, wszystko słychać. No to więc nie jest tak, że jakby sobie tak pomyślał taki prostak z biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, że komuś po mordzie da, prawda? No, albo taki był na konsoli prostak, dzisiaj taki facet, że jak szedł, to szurał tymi spodniami, tymi butami po wykładzinie, jakoby to nie wiadomo co szło. A to takie łysy jakieś, takie małe, takie niewydarzone. Poszczególnych członków społeczności narodowej. Także można mieć dużo nieprzyjemności, jak tak zaatakować kogoś, bo tak sobie prostak myślał, że wiesz, że przypierniczy. No niestety, może mieć dużo nieprzyjemności. Są kamery, wszystko widać. Musimy odchodzić od tego, tak,
zwanego tradycyjnego podziału Monteskiusza na media, pierwsza władza, prawda, druga władza, władza sędziowska, władza ustawodawcza i ta czwarta władza, o której się mówi o media. Czasem ta media mają w tej chwili bardzo pośrednią władzę, a czasem właśnie pierwszą i tak naprawdę one decydują o wszystkim. Spójrzmy na naszą rzeczywistość polityczną, która się ostatnio działa. Otóż słynny 16 grudnia. Przecież tutaj rozgrywającymi w dużym stopniu były właśnie media, żeby nie wchodzić w szczegóły jakoś głębiej, bo to może nie ten moment. Ale wiemy, że to one nadawały różnego rodzaju sygnały alarmujące i no, integrujące pewne kręgi i tak dalej, i tak dalej. Więc ważny jest bardzo kapitał, który jest w tej chwili na rynku polskim, to są przede wszystkim Amerykanie, to są także Francuzi, to są także Niemcy, bo nie tylko Niemcy. Jeżeli radio przede wszystkim, to są także Niemcy, ale i Francuzi, tak jak mówiłam, jest taki Lagardère, taki koncern francuski, który w tej chwili właściciel Radia Z. To nie wszyscy. Oczywiście słuchacz nie musi tego wszystkiego wiedzieć, to jest mu niepotrzebne, ale wystarczy, żeby posłuchał, zobaczył, ile procent rzeczywistej informacji, rzetelnego komentarza publicystycznego jest na antenie, a ile na przykład muzyki. Okazuje się, że badania wskazują, iż muzyka często w tych stacjach komercyjnych, taka muzyka, która jest raczej kakofonią, jest hałasem bardziej, to jest często 80% całego kontentu programowego. No, przepraszam za słowo, zawartości programu. Więc jeżeli widzimy nadawcę, który nadaje mało reklam, a daje bardzo ciekawy, wartościowy program, to trzeba to naprawdę docenić, bo to jest wielki wysiłek. Tego rodzaju produkcje programowe wymagają i kosztów, i nakładów, i dziennikarzy, którzy będą rozumieć swoją misję, swoje zadania. No właśnie, a pani doktor, kształcenie dziennikarzy dzisiaj, no choćby Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, która także kształci na kierunku dziennikarstwo różnych specjalności. Jak kształcić, jak podejść do tego młodego człowieka, no, który jest inny niż ten na początku lat 90. czy nawet 2000. Ten wachlarz możliwości docierania do informacji, ta lawina informacyjna, o której już od jakiegoś czasu przecież mówimy, no ona no, wzrasta w stopniu niepomiernym. Jak on ma się odnaleźć też w tym, w tej powiedzmy przepływie informacji, ale z drugiej strony w różnego rodzaju naciskach polityk redakcyjnych różnych redakcji. Tak, jest to, zawód dziennikarza jest bardzo, bardzo interesujący. Też ma taką siłę przyciągania, ale jest to zawód bardzo wymagający, rzeczywiście potrzebujący specjalnych, bo ja bym powiedziała, takich predyspozycji, takich psycho, czasem fizycznych nawet, psychicznych. Dlaczego? Dlatego, że także łączy się to z rozwojem technologii. I tutaj dziennikarz, ja też zwracam na to uwagę i jak czytam literaturę fachową, edukacyjną w tej chwili, to widzę, że na szczęście zaczyna się zwracać na to bardzo uwagę, na ten profil. To znaczy, żeby dziennikarz, wszystko jedno, czy to będzie publicysta, komentator, czy to będzie dziennikarz stricte informacyjny, który zajmuje się tylko dziennikarstwem informacyjnym, żeby nie dał się zafascynować tym technologiom, żeby nie dał się przez nie całkowicie osaczyć i zdominować. Żeby rozumiał to, że to jednak są tylko narzędzia i że one czemuś muszą służyć. A służenie, to już jest pierwsze słowo, służba. To jest i polityk, to słowo powinien rozumieć, ale i dziennikarz, każdy dziennikarz, bez względu na to. I w tym duchu, myślę, warto zwracać wszystkim, którzy dążą do tego zawodu, chcą się go uczyć, właśnie uwagę, nacisk na to kłaść. Żeby nie dał się zwieść różnego rodzaju technologiom, żeby zawsze rozumiał, co za tą technologią stoi. Aksjologia, prawda, szczerość wypowiedzi, nie wchodzenie w brutalizację przekazów, nie krowanie, nie unikanie jakiejś sensacyjności, to wszystko ma służyć przede wszystkim odbiorcy, żeby ten odbiorca czuł swoją godność jako odbiorca także.
No i w tym momencie wchodzi tylko już wtedy doskonalenie tego warsztatu, a więc umiejętność korzystania z technologii, bo one, tak jak każde narzędzie, mogą służyć dobrym sprawom, wspaniałym, szlachetnym, a mogą też niszczyć. I właśnie to rozumienie i później pogłębianie swojej praktyki, także i teorii dziennikarzy, tak żeby oni umieli mówić, mieli dobrą dykcję, to też są takie, wydaje się czasem, rzeczy może nie najważniejsze, ale pamiętam, że nawet jeszcze w PRL-u była tak zwana karta mikrofonowa i to dziennikarze mieli, która umożliwiała bycie na antenie, wstęp na antenie. Ja w tej chwili czasami tak na marginesie dodam, że czasami tak ze smutkiem obserwuję, jak słucham niektórych anten, nawet stacji takich niekoniecznie komercyjnych, kiedy widzę, że jeżeli są goście, a w stacjach komercyjnych zwłaszcza, jeżeli są goście ze strony konserwatywnej, prawicowej zapraszani, to wszyscy mają jakąś wadę wymowy. Przepraszam za tą wycieczkę taką, ale to naprawdę jest drażniące. I myślę, że dziennikarze, zwłaszcza ci, którzy czują się związani ze stroną konserwatywną, prawicową, powinni pracować także nad swoją dykcją, bo te rzeczy można ćwiczyć, można je... Że powiedziała Kuźwa, także że sobie wycieczki robi pod jakimś adresem, że komuś dać po pysku, że komuś dać po mordzie, to mogą być konsekwencje, ale jaki to jest brak absolutny, brak kultury, brak wychowania, proszę Państwa. No niestety, w świecie jest tak, że to jeden to prostak, bo on myślał, że wiesz, Pouczy się, nastudiuje się i będzie mądry. Nieprawda, jak się głupi urodził, taki głupi umrze. Właśnie życzymy tego, ani artystą nie można zostać, tego się nie wyuczysz. Ani inteligencji, ani mądrości. Inteligentny to może być kruk, bo on wie, w jaki sposób ze śmietniczki, jak jest kanapka, zdobyć pożywienie, żeby tę kanapkę wywinąć, papierka ze sreberka. To jest inteligencja. To wyższa szkoła jazdy. Natomiast, wiecie Państwo, same studia jako takie, to żadnej mądrości ci nie dadzą, bo tak jak powiedziałam, teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej jest bardzo wymagająca, a Biblia to są najwyższe loty inteligencji, mądrości, przejrzystości takiej, logiki, psychologii. Przecież wiadomo, że Biblia to jest Słowo Boże, że skoro pochodzi od Boga, to musi być mądre, ale nie każdy tam był w tej Biblii, nie każdy czytał Pismo Święte. Tak samo jak nie każdy wie, że na przykład pieśni prawosławne, najwyższy poziom światowy, kunszt najwyższy, kultury, klasy zerowej. Nie każdy to wie, oni mówią, o się, ona uczy grać, możesz się uczyć grać. Głupia się urodziła, głupia umrzesz. Artystą to się trzeba urodzić. Trzeba mieć iskierkę Bożą, trzeba mieć jakieś zdolności. I od dziecka, już dziecka po matce śpiewa, po matce tańczy, po matce. Wszystko robi. A na siłę, a na chama, a za wszelką cenę, albo sąsiad, albo sąsiadka się przypodobać, wyuczyć, to niestety. Także proszę Państwa, radio to kochani, obra końcika Barbie, Baby Langstrom Extra. Mówi, że najwyższy kunszt, najwyższa sztuka zawsze była u Świadków Jehowy, bo tam jest Biblia Bóg.